Szczęść Boże, dzień dobry. Dzisiaj kilka słów o medytacji, do której już niejednokrotnie zachęcałam. Medytacja to jest taka specyficzna praktyka, którą nie tak wiele osób chce podejmować. Wiele osób skarży się, że odczuwa taki dość silny opór, że im się nie chce. I ja dlatego zachęcam, żeby nie stawiać sobie, myśląc o rozwoju właśnie takiej modlitwy wewnętrznej, zbyt wysoko poprzeczki. Nie nastawiać się, że od razu będzie się siedziało godzinę czy nawet pół godziny, tylko robić to w kilkuminutowych odcinkach. Dlaczego? Po prostu dlatego, że nasze myślenie tak działa, że mamy tą kotłowaninę myśli, a kiedy mamy na chwilę spokojnie usiąść, to nam się wydaje, że to jest jakieś takie trudne, że trzeba te myśli na chwilę powstrzymać i opanować. Ale tak naprawdę to przecież my powinniśmy kierować naszymi myślami, a nie one nami. To nie one mają nas kontrolować. Dlaczego zachęcam, żeby robić to po troszeczku? Bo to jest tak, że my sobie musimy wytworzyć takie wewnętrzne, duchowe mięśnie. To jest nie inaczej jak ze sportem. Także z naszymi rzeczami duchowymi. Myślę, że medytacja, czy takie stopniowe wdrażanie się w nią, może też nam pomóc w rozwinięciu takiej cnoty jak cierpliwość. Zaczynając od cierpliwości wobec siebie. I także tego, że czasami taką praktykę się porzuca, bo to jest za trudne, bo jest się zbyt zmęczonym, ale warto do tego powracać. Właśnie nie dać się zwieść takiemu perfekcjonizmowi, że nie, ja wszystko muszę od początku robić regularnie i długo i w ogóle, bo to po prostu nie ma sensu. Trzeba dać sobie czas. I taka cierpliwość i takie przełamywanie swojej woli naprawdę może się sprawdzić też w bardzo wielu życiowych sytuacjach. Życzę błogosławionego dnia, niech ta środa będzie piękna. Zapewnię o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.